Barbie, myślę o tym przysłowiu, co dwie głowy to nie jedna. Teraz rozumiem, co to znaczy. Dwie różne głowy są lepsze niż jedna. I niż cztery identyczne. Kiedy wrócimy do zamku, poproś inne księżniczki o odwrócenie zaklęcia. Będę szczęśliwa. A teraz z czterech znów stanie się jedna. Udało się? Naprawdę miałam już dość słuchania samej siebie. Dziękuję wam bardzo, księżniczki, za pomoc przy zaklęciu. Bez was by mi się nie udało. Oczywiście. Zawsze dobrze spojrzeć na sprawę z innej strony. Czerpać z innych pomysłów. Birch? Zmieniłeś może ostatnio fryzurę? Nie, dzisiaj nie. Bo co? Włosy sterczą do góry! Mogę też się przejrzeć, proszę? Barbie, co się stało? Sama nie wiem, ale jestem pewna, że te balony nie powinny aż tak elektryzować otoczenia. Raczej to dziwne. Och, i jak będziemy tańczyć? Może Herbeto i Hazel poprawią wam fryzury, a my z Chelsea dowiemy się, skąd ta cała elektryczność. Dobra, prędko! Ej! Księżniczki, zaczekajcie! Na pewno jest powód, dla którego to działa tak mocno. Włosy i balony zwykle się nie sklejają. Nie przejmuj się, Chelsea. Nie pozwolę, żeby to nam zepsuło imprezę. Proszę, Barbie. Chcecie znów wypróbować zaklęcie, drogie księżniczki? Weź całą mą magię, weź całą mą moc i siłą przeciwieństw zamień wnet dzień w noc. O, błyskokule znowu próbują pomagać. To są prawdziwe czary. Cześć, Barbie. Jesteście w samą porę, spójrz. Jeju. Szykujemy się na leśną dyskotekę. I wszyscy mieszkańcy krainy długowłosych się tutaj zjawią. Właśnie pędzę do salonu Jerzy ułożyć fryzurę. Ja też. Tylko najpierw skończę rozwieszać te balony. Wybacz, loczko. Kleja się!